zniszczyć. Dlatego też te ostatnie lata z pracy z nim, chociaż wcześniej we Włodawie było zaszczytem, a te ostatnie lata ojca Stanisława były inne. Inny był ojciec Stanisław. Dlaczego? Bo w jego życiu nastąpił taki moment, który zatytułował, że oddał się do dyspozycji Maryi. I ostatnie 3 lata, 4 lata, cały czas w nim to było, że oddaje się do dyspozycji Maryi. My w tej wspólnocie naszej brdowskiej czasami żeśmy tego nie rozumieli, co to znaczy oddać się do dyspozycji Maryi. Dlaczego tak mówi? I tak się dokonało, że tego 19 dnia miesiąca po 3 latach, kiedy została wprowadzona nowenna do Matki Bożej Zwycięskiej, na nowo odczytał to zawierzenie, jej zwycięstwo, że wszystko wychodzi ze zwycięstwa Maryi, do końca tego temu był wierny. I Maryja go przygotowała na ten dzień. I jego pragnieniem byłoby to, żebyście nie płakali nad nim. Ze względu na to, że on mówił, że jestem już gotowy. I każdego dnia, kiedy pukaliśmy do niego do pokoju, kiedy dzwoniliśmy, kiedy przychodzili różni ludzie, szukając pomocy duchowej, zawsze jestem gotowy. I tego dnia, kiedy miał jechać do szpitala po mszy świętej, zapukaliśmy do niego z ojcem Hieronimem, on mówi, jestem gotowy. Zawsze mówił, jestem gotowy. On był gotowy na ten dzień w wieczór. Na ten 19, kiedy nastąpiło to przejście. I droga rodzino, drogie rodzeństwo, tak jak kiedy przyjeżdżał tutaj do was, przywoził ze sobą płaszcz Matki Bożej z Guadalupe. Pamiętacie? Kiedy pierwszy raz was okrył tym płaszczem, było ciasno. Ale poczuliście tą bliskość. Bliskość rodzeństwa, bliskość tego, że Maryja jest w stanie przemienić każde serce. I to się dokonało, i to pamiętajcie. I zawsze o tym mówił, a chcę wam to dzisiaj przekazać, żebyście dalej się okrywali tym płaszczem. Żebyście w tym wymiarze duchowym mieli to bezpieczeństwo, że przełamał, stał się tym, który poprzełamywał wszystkie niesnaski. Doprowadził do jedności. Niech tak będzie. Natomiast ci, którzy ojca Stanisława traktowali i się zwracali do niego, ojca Stanisław, Stachu, Stasiu. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że oczywiście jechali stąd z taką radością, że on był przygotowany na wszystko. Może tak jest, że na Pawła, tak jak ojciec wikariusz generalny mówił w homilii, rzeczywiście cała to jest jego prawda, że był dla wszystkich, zawsze dla siebie był na końcu. Nie lubił, żeby składano mu życzeń, bo zawsze widział drugiego człowieka. On na końcu. On na końcu. I zawsze to sformułowanie, jesteś piękna, jesteś wojownikiem. Niech was pozostaje. I to, co, żeby nie było tak, że to jest to ostatnie pożegnanie, że koniec już wszystko. Nie. Niech ono powróci na nowo w was. Bo on by tego chciał. On by tego chciał, żebyście na nowo to, co wam powiedział, było. Dlaczego tak mówię? Bo kiedy do Brdowa przyjeżdżali różni ludzie. Niektórzy byli parę godzin, niektórzy byli 1 dzień, 2 dni, 3 dni. Poświęcili ten czas, kiedy ojciec Stanisław zresetował, ułożył całe życie na nowo i już te osoby nigdy nie przyjeżdżały do Brdowa. Tam od czasu do czasu zadzwonimy, skonsultować, jak dalej żyć. Ale nie przyjeżdżali. Dlaczego? Bo tak ubudowali swoje życie na tym słowie, że ono zostało
wcielone w życie. I niech tak będzie. To, co ojciec Stanisław wam powiedział, ci, którzy, bo można mówić oficjalnie, ale można powiedzieć to, co nieoficjalnie wam powiedział, w tej bliskości, prawdy tego wszystkiego. Niech to w was żyje na nowo. Nie, że kończy się. Nie. Niech to będzie tak, jak on z wami robił pracę i niech ono tak się dokonuje. Tak jak mówił, jestem do dyspozycji Maryi. Jestem gotowy. I na dzień dzisiejszy on jest gotowy na to, aby wejść w tą rzeczywistość. A chciałbym wam powiedzieć, tak jak na początku, że dziękuję. Dziękuję.